Cześć, witam serdecznie na kanale Trafika He. Trafika He, my wiemy dobrze, co jara się. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam Gowada. Gowad od Wendy Vape. Mój akurat jest tutaj złotego koloru, a są dostępne różne kolory, ale mój złoty ze względu na to, żeby mi pasował z moim ukochanym G-Privem. Tego G-Priva pewnie jeszcze zobaczycie wiele razy, bo naprawdę to jest sprzęt, którego kocham. Wendy Vape kosztuje 145 zł i ma takie pudełeczko ładne. Cóż to za parownik? To jest parownik, który ma przepływ powietrza 3D. A co to oznacza? Oznacza to, że powietrze idzie do góry, od dołu do góry i bok. Proste, nie? Jak to wygląda w tym? Specjalnie tutaj nie mam za bardzo likwidu, żeby móc Wam się pochwalić. Odkręcimy go tutaj, mojego G-Priva. I tak, odkręcamy, ciężko siedzi. Pojemność tego Gowada to 2 ml, ale oczywiście jest to do zmienienia. Ze względu na to, że w seryjnie jest taka gumka zamontowana, wyjmujemy gumkę i już mamy 4 ml pojemności. Jak wygląda ten Airflow 3D? No tak, powietrze wchodzi tędy, wychodzi od spodu grzałki oraz po bokach na grzałeczkę. Dzięki temu zwiększa chłodzenie tej grzałki, co też wpływa na odparowywanie likwidu. Na początku może być bardzo problematyczny ze względu na to, że... A, jeszcze chciałbym powiedzieć, że jest to single, czyli jednogrzałkowiec. Tutaj mam akurat nakręconego Power Claptona. Tak, Power Clapton. Na początku możecie mieć trudność z ułożeniem waty, ale to trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli dacie za dużo, no to wiadomo, może bobrzyć. Jeżeli dacie za mało, to będzie ciekło. Ja sobie znalazłem na to patent taki, że tnę trochę, daje mniej waty, tnę dłuższe kąski, ale po prostu tam zawijam. I dzięki temu nie cieknie. No cóż, jeszcze można więcej rzec o nim. Podstawa tutaj to jest 23,7 mm, więc pasuje do większości boksów, a tutaj wyżej, bo to jest taki jakby stożek, wyżej jest 26 mm. To właśnie głównie po to, żeby ta pojemność tego tanka była też odpowiednia, żeby ten likwid 2 ml, no bo jednak 2 ml to za mało, więc żeby było tego trochę więcej. Jak nalewamy ten likwid, który tutaj zalejemy? Już pokazuję. Od góry. Trzeba odkręcić górny kap. I mamy takie duże przeloty te na ten likwid. Dobrze jest zakręcić sobie tutaj, od tutaj mamy możliwość przykręcania tego zamknięcia dopływu likwidu do grzałki. Dehydratacja nie pociągnie tej resztki likwidu, którą tam mamy, no i się nic nie wyleje, bo jeżeli tego nie zrobimy, może się wylać. No i tak, pokażę Wam, jaka chmurka na tym jest. Dzisiaj sobie zalejemy może Mandrill od Vape. Mandrill od Vape to jest smak takiego świeżutkiego grapefruta. Jest bardzo rzeźki. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, jeżeli komuś się znudziły słodkie likwidy, no to czas zmienić sobie albo na miętę, albo na coś kwaśnego. Więc jeżeli nie lubisz mięty, a chciałbyś coś kwaśnego, to ten Vape jest naprawdę świetny. Już chyba go z połowę mamy zjaranego. Oczywiście nie palę go sam wyłącznie, tylko tu razem z chłopakami. Chłopaków oczywiście możecie zobaczyć na Vaping Newsie. Serdecznie Was zapraszam do polubienia naszego kanału. No i zobaczmy, jaka chmurka z tego Gowada. Na 70 W mam Power Claptona. Jest naprawdę fajna, przyjemna, chłodna chmurka, ale to, jak wiecie, to kwestia, jakiej grzałki użyjecie, jak rozłożycie tą watę. I moja ocena, no, w skali od 0 do 10 daję mu mocną szósteczkę. Szósteczka tylko dlatego, że jest to single, ale też to ma swoje plusy, bo dzięki temu mamy mniejsze waty, pasuje nam pod słabsze sprzęty i oczywiście, jeżeli przy mocniejszych sprzętach, oszczędza akumulatory. A to też jest bardzo ważne, bo czasami nawet 2 dni mi wytrzyma.
Naprawdę fajny. Gowa bardzo polecam. Do kupienia u nas w Trafice He za 145 zł. Co tam ciekawego jeszcze mamy w pudełku? W zasadzie prawie, że nic. Prawie, że nic, bo mamy tutaj ustnik, mamy zapasowe szkiełko. Mi się przed kręceniem filmu zbiło, więc nie pokażę tego szkiełka. Paragonik tu mam. Wymienne uszczeleczki, śrubokręcik. O, właśnie, zapomniałem powiedzieć, że bardzo fajna baza, bo tam ten pin, żeby zamocować grzałkę, wystarczy tylko odkręcić, to się samo dźwiga, wkładamy grzałkę, przykręcamy, to się zaciska, no i gotowe. No i mamy zapasowe śrubki, zapasowe sprężynki, zapasowe uszczelki, śrubokręcik do przykręcania grzałki, instrukcja obsługi. Oczywiście nie jest ona w języku polskim, ale obrazkowo sobie na pewno poradzicie, zresztą to jest bardzo łatwy parownik. Czy dla początkujących? Dla początkujących tak, ale troszeczkę cierpliwości trzeba mieć przy ułożeniu wady. Trzeba się tego nauczyć. To nie jest trudne, ale wiadomo, trzeba się nauczyć. Wendy Vape od... Gowat od Wendy Vape'ego. Zapraszamy do Trafiki He. Oczywiście polecam. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów, do kolejnych recenzji. Zapraszam do Vaping Newsa. Pozdrawiam, cześć.